I've seen you in a movie, I heard you in a song. Now I know that this will never go wrong. Like you already knew me, that's why we get along. Yeah, I know that this will never go. Witam wszystkich zebranych tutaj. Kręcę teraz. Już ostatnią część Summer Diaries w sumie. Tak czuję. No bo zaraz koniec tygodnia. W sensie zaraz koniec wakacji. Więc to jest szósta część. Sześć części. Uważam, że jest to całkiem sporo. Więc no. Mamy dzisiaj wtorek, 23. I ja jadę o 13:00, idę na pociąg i jadę do centrum, żeby spotkać się z dziewczynami, bo idziemy dzisiaj do Aioli. Będę spotykać się z Leną i z Zuzią. Teraz są dwie Zuzie i trzy Leny, więc możecie mieć problem z którą. I nie wytłumaczę wam chyba dokładnie z którymi, po prostu zobaczycie, z którymi się spotkam. I no. No vloga! No, Suzanka! Z tej Lenka! Nie widziałam, jak was wytłumaczyć, mam pani. Kochani, jesteśmy w Warszawie. Okej, to jedzie, co się dzieje. Szukamy jedzenia. Mr. Pancakes, musimy iść tam! Idziemy, ja wyprowadziłam koleżanki z Paryża i ja je zaprowadzę do drugiego miejsca. Muszę iść do kosmetyczki. A ja mam nowe, bardzo się ładnie. Porównania? A ja nie mam, ale mam naturalne. Jak to widzę? A mnie tam nie ma. Wiesz, że mam wrapa tajskiego? Cholera. Tak, chcę go spróbować, bo albo to moje, albo wasze tak pachnie, nie jestem tego pewna. Moje. Twoje. A co macie? Co macie? Mamy to samo, mamy nuggets. Powiem ci, jak deal zrobiłam. Zamówiłam pizzy, koledzy macie tu nuggetsy. Nuggets. Tak. Frytki, a potem skasowałam te drogie i wzięłam te tańsze i jeszcze większe są. Wszystko jest mi moko. Koleżanko, najlepsze są w Loretto Mar. Nie. Koleżanki, frytki w Burger Kingu. I? Dokończając. Cena. 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 O, cena. Dycha. Dobre. Lepsze niż z tego. No. Ale koleżanko, ale te w Barcelonie były lepsze. Nie jadłam. My jadłyśmy. Dobre były w Barcelonie. Ale ja muszę zrobić trying. Bo jakiś ładny pan mi to robił. Więc spróbujmy. Wygląda zdrowo, ale... Insulina ci nie skoczy? Nie, bo to zdrowe. Ale dobra. Podoba mi się to dobrze. Tutaj jest? Wszystko. Hej vlog! Hej vlog! Hej vlog! Dobra. Takie jakbym sama sobie robiła. A ja kosztowało 25 zł. Crazy. Mięta z czekoladą. Nie powinnam, co prawda, już jeść... Ona wysyła dni. Nie powinnam jeść tyle cukru, co prawda, ale... Ale trudno, raz się żyje. Ale lody mięta z czekoladą, to jest coś, co kocham. So je. Yeah. Zabawna historia.
bo Suzanka nie wiedziała, że trzeba poprosić o mleko do kolbru. I ale bo ja nie chciałam więcej zapłacić. Tak, i ja musiałam iść potem do pana pytać o mleko, ale był taki milutki, że dał, a K-popiera chciała lód. Dostała lód. A pan był bardzo miły i dał. So, be nice. Dzień dobry, witam. Zrobiłam sobie szakszukę, taką trochę po meksykańsku i tak jem z garnka, bo jakbym to przekładała, to te jajka by się rozwaliły. A właśnie tu chodzi o to, żeby one się nie rozwaliły, więc jem szakszukę z garnka. Spróbujmy. Będzie w kółko ciepło jak garnek. Dobra. Mega gorąco, ale smaczna. Tak, mieszam to sobie. Dobra, ja będę jeść, bo już się zakochałam i wrócę do was później. Ogółem idę do Empika. Nie wiem, czy mnie słyszycie. Tu będę mówić. Idę do Empika, bo mam do odebrania książki do szkoły. Do angielskiego i do polskiego. Więc zbieram się do Empika i może jeszcze pójdę do apteki, bo mam do odebrania, jakby nie do odebrania, do kupienia leki. Ale nie wiem, czy będą. Więc moja mama będzie do nich dzwonić i się pytać, czy są. Jakby co, samolot. Nie wiem, czy mnie słychać. Mam nadzieję. Będę się malować, bo nadeszła mi taka ochota i no, jest 14.07 i ja mam autobus 15.57, więc mam czas, pomaluję się, bo mi się nudzi i no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że coś ładnego. Lecę na autobus, bo jadę z Leną na after. Czwóreczka. Na after. Czwóreczka z Leną wczoraj. Z Leną K-popiarą. To jest Lena K-popiara. I no. Mam 57, więc lecę na after. Ja już kupiłam bilety i jedę do Maka, obok Maka stanąć i czekam na Lenę. Kolejny dzień z Lenką. Mam żel z pandą. O zapachu maliny. Tak, i idziemy jak to Polacy kupić coś na film. Nikt nic nie słyszał. Należanki. Kupiłyśmy. Słuchajcie, Misty, ja wam pokażę. Tak. Jesteśmy w kinie i kupiłyśmy butelki dwulitrowe picia i chipsy. O! O! Idziemy. After.
after skończyło się nie okropne tak jak... było. Nie, jako sam film cudny. Mi się mega podobało. Czekam teraz na książkę z okładką filmową, bo ogółem ja zbieram te książki tylko, że pod okładkami filmowymi, więc potrzebuję z okładką filmową. I po prostu... oni zawsze to tak źle zakończają, bo wiecie, oni tak zakończają w takim momencie, takim... Wiecie, w którym nie powinno być zakończone. Wiem. Tak jak rozdziały na Wattpadzie i musisz czekać na kolejny rozdział. Reklamy. Tak, to jest właśnie takie zakończenie. Jeżeli ktoś czyta na Wattpadzie, to pewnie wie, o co come on. No, więc tak. Ale ogółem ten out of ten. Polecam, dziękuję. Zrobiłam sobie owoce pod kruszonką, bo jest to coś, co kocham, a co jem rzadko. Więc zrobiłam sobie i zrobiłam sobie matczę z mleka jest na górze. To jest... jest crispy super. To jest ten. Kruszonka taka na szybko, jednoporcjowa. I tutaj są brzoskwinie, śliwki i morele. Jeszcze obok sobie poroiłam resztkę tej brzoskwini i mango. Sydałam, bo lubię, a miałam. I no, będę się zajadać, bo to jest coś, co kocham. Jeszcze na górze dałam trochę jogurtu waniliowego i polałam polewą toffee, więc hit. Godzinę. Grzebię. Głem. Nie nagrałam wam mojego śniadania. Było pyszne. Naprawdę. Ale go nie nagrałam, bo po prostu chciałam już zjeść, bo byłam strasznie głodna. Jest 9:00. Ja wstałam o 8:00 i skończyłam właśnie przed chwilą jeść. Zrobiłam sobie pancake'i z owocami, z krem i czekoladą z musem czekoladowym z Lindt. Brzmi to smacznie, co nie? I było. Ale czekolada z musem czekoladowym z Lindt? Z Ritter Sport, Boże! Z Ritter Sport z musem czekoladowym, musicie spróbować. Jeżeli nigdy nie próbowaliście, to spróbujcie, jest w Lidlu i jest mega dobra. Z Lindt to ja chyba wolę tą solą. Solą. Ta z solą jest przepyszna. Albo taka z migdałami, ogółem nuts, tak jakby wiecie, takie orzechy, miks orzechów z solą również. Kocham sól. Jest. I no, poczekajcie, może ja was zostawię, bo jakby ja tak trochę nie wyglądam zachęcająco. Tak, mamy lato, piję z świątecznego kubka, ale to chyba już nikogo nie dziwi, bo to jest już chyba taka stała norma. I no, tak. To z solą jest dobra. Ja sobie kupiłam tak jakby buchnie.
Moja mama teraz jak była, kupiła mi czekoladę o smaku kremu brulee. Nie jadłam jeszcze, bo mam otwarte parę innych, głównie niemieckich. Nie wiem czemu, niemieckie czekolady są po prostu dobre, jakby te Rittersport są przepyszne, ale ja uwielbiam tą z musem czekoladowym albo o smaku mango i marakui. Ona też jest strasznie dobra. Albo o smaku kokosanek. Te takie świąteczne edycje. Więc no. Właśnie, bo ja zapominam mówić, jeżeli coś jesz smacznego. No, ale dzisiaj mamy ogółem piątek. Dzisiaj jest piątek. I jest 26. Postanowiłam, że będę nagrywać tego vloga ostatniego najdłużej i dostaniecie go najpóźniej. W poniedziałek nic za dużo ciekawego nie robiłam, bo w sumie to przeleżałam większość dnia tak do 15, a potem pojechałam na spotkanie z paroma osobami z mojej klasy. Pozdrawiam. Pewnie kiedyś to zobaczą. Jak już dowiedzą się, że mają taką cool youtuberkę w klasie. Ale tak, pojechałam spotkanie z moją klasą i też tam była Natalia. Pozdrawiam najmocniej. No, ale ogólnie nie poznałam całej klasy. W sensie poznałam tylko jedną, nawet nie jedną. Nawet nie jedną trzecią. Bo to było takie, wiecie, spotkanie, spotykamy się. That's all. Tak wiecie, w jedną minutę spotykamy się. Ogląda. Albo obejrzy kiedyś. Byłeś ładny. Kolego, byłeś bardzo ładny. Byłeś bardzo ładny. No. Patrzyłeś się cały czas na nas, kolego. Zwróciłyśmy na ciebie uwagę. Bardzo. A ty się na nas patrzyłeś cały czas, kolego. Tak. Więc no, idźcie do Maka na Nowym Świecie. Spotkacie ładnych chłopców. Dokładnie. This is a good idea. Good idea. Dobry. Mamy dzisiaj 30 sierpnia. Jutro 31. I w czwartek 1 września szkoła. Ja kończę ten filmik już, bo muszę go zmontować już do końca i wstawić. Będzie bardzo opóźniony, ale to dlatego, że ja po prostu nie miałam czasu na montowanie. Tak jakby totalnie go nie miałam. I no. Więc tak. A teraz jadę na badania i potem do fotografa zrobić zdjęcia. I jeszcze potem się spotykam z Natalią. So yeah. No. W takim razie do zobaczenia w następnym filmiku. Mam nadzieję, że chociaż dobrze wam się to oglądało i wybaczycie mi to, że tak się spóźnił filmik. Love you. Bye.